Siemaneczko ludzie, tutaj Mujin Bambo i jesteśmy na nowej edycji mojego serwera EasyHC oczywiście. Także witajcie w takim luźnym odcinku. Pogadamy sobie tutaj chwilę, powiem wam wszystkie nowości oczywiście i tak dalej. Ale może zanim to powiem, to muszę wam tutaj powiedzieć, kiedy ta edycja będzie w ogóle otworzona, żeby sobie pyknąć ze mną i tak dalej. Także start tej edycji odbędzie się w tą środę o godzinie 18:00. Co 100 lajków, jak zawsze będą kody na VIP-a w opisie. Tylko to jest tak, że jak później na przykład po jednym dniu edycji, już tak często nie zaglądam wtedy do tego filmiku, nie uzupełniam tych kodów, także postarajcie się i wbijcie jak najwięcej tych lajków, właśnie, że mógłbym wam dać jak najwięcej tych kodów. Kody będą na VIP-a w opisie, tak jak zawsze. I tak około, nie wiem, chwilę po edycji będą te kody dostępne. Nie jestem też pewien, że na przykład, nie wiem, 5 minut po edycji czy coś w tym stylu, bo wiadomo, zawsze są jakieś problemy i załóżmy, na poprzedniej edycji nie mogłem odpalić live'a, bo miałem dużo na głowie. Także mniej więcej po otwarciu edycji będą te kody w opisie, a jak nie, to później na live będą lecieć, no jakoś tak, ale no, tym więcej lajków, tym na pewno więcej będzie tych kodów, to wam mogę obiecać i że one będą w opisie. W poprzednich filmikach też są w opisie. Może nie tam jest tyle coś tych lajków, bo na przykład po tygodniu już tych kodów nie dodaję, jak na przykład, nie wiem, po tygodniu jest ileś tam tych lajków, bo wtedy już tam nie zaglądam. Nie zaglądam codziennie do jakiegoś opisu i nie mam na tyle czasu, żeby codziennie patrzeć, czy może o 2 lajki przyszło, żeby to dać. Okej, także na serwer można wejść bez żadnych paczek. 1.7.2 do 1.8 może wchodzić. YouTube jest od 1000 widzów, YouTube Plus jest od 3000 widzów. Coś jeszcze zapomniałem powiedzieć? A, non premium jest, także każdy, kto ma konto non, może sobie wejść. Każdy tam, kto nie posiada Minecrafta, non premium, no wiecie o co chodzi. No i co, może teraz jakieś nowości byście chcieli poznać? Ci, co oglądają moje live'y, to mogli właśnie widzieć tam po części kilka rzeczy. Może na początku zaczniemy sobie od statystyk. Statystyki, jedna z naszych najlepszych rzeczy. Wydaje mi się, że no, żaden serwer nie może się czymś takim pochwalić, takimi statystykami. Przynajmniej one są no, dosyć duże, także pokażę wam staty tego na wykorzystane bony. To wam za chwilę pokażę wszystko. Zadany damage, wykopany stone, czas spędzony na serwerze, perełki rzucone, wypite potiony X, zjedzone koksy, zjedzone zwykłe jabłka, postawione, to powinno być postawione, a otwarte też może być, magiczne głowy gracka, Steve'ka, śmierci, zabitych i wydany hajs w Item Shopie. Tak wyglądają statystyki na dzień dzisiejszy. Może za chwilę będę mówić takie jakby małe poprawki, wszystkie, a teraz umówimy sobie te największe rzeczy, które dodaliśmy. Także dodaliśmy lockblocka. Żeby mieć lockblocka, trzeba mieć motykę złotą. Także za chwilę, aha, po co mi crafting, jak mogę sobie wyciągnąć, zapomniałem game mod. Gracek, ty głupko, okej. Okay. Wyciągamy sobie tego. Ja mam gildię lockblock. Ja wam pokażę to na warp lockblock, bo specjalnie techniczek przygotował. No i to jest jakaś gildia, wiadomo, ja do niej nie należy. Ja mam admina oczywiście, ale możemy sobie do... Więc ja będę z adminem wszystko widzieć, ale... Ale jak wy jesteście, posłuchajcie, założycie gildii może tylko się obsługiwać tym lockblockiem, nikt więcej. Zastępca nie może, bo nie chcemy, żeby zastępca mógł i gracze zwykli gildii też nie mogą. Tylko właściciel, założyciel gildii może. No i co, mamy sobie taką skrzyneczkę, dajmy na to. Ja sobie tam włożę kilka koksów, bo mnie stać. Chociaż tutaj jest, tak jest dużo itemów, ale dajmy na to, sobie włożę te koksy. Naciskam sobie tą motyką prawym i tak mam. Wyjmowanie, wkładanie, bez skojarzeń, otwieranie, wstawianie, niszczenie, ostatnie zadania. Ostatnie zadania sobie wchodzimy, na przykład to jest dla mnie najlepsze. No i tutaj widzimy, kto wkłada, kto wyjmuje. Ja sobie na przykład, widzicie, włożyłem o tej godzinie z datą. Dzisiaj jak to nagrywam, jest 12.27, godzina 12.10 i włożyłem sobie Golden Apple. No i włożyłem sobie takie jabłuszka. Teraz jak przyjdzie taki złodziejaszek, ukradnie mi, dajmy na to, że jestem tym złodziejem, złym takim Steve'em. Otworzymy sobie tą skrzynkę i mamy, że wyjmuje. Dodatkowo, wyjmowanie, tutaj macie listę operacji wszystkich,
Ostatnio w RFC 11, 35, 8, 3, 1, 58 i na przykład, nie, wkładanie, no to ja włożyłem. Otwieranie, ja otworzyłem skrzynkę, stawianie, goster.pl postawić, czyli techniczek. Dzisiaj o 6 godzinie, 6 godzina, 14 minut 27, niszczenie, on niszczył sam, żeby postawić tą skrzynkę. I to mam pokazywa na początku. Ktoś zniszczy tą skrzynkę i wam zawali tamy spokojnie. To też jest przemyślane. Postawimy tutaj bok. Klikujemy na tego stona i mamy ostatnie zadania. I na przykład jest napisane, że ja zniszczyłem tą skrzynkę i teraz postawiłem zamiast niej stona. Czyli możecie już taką osobę wyrzucić, bo na przykład mieliście tutaj sety, to by wam zniszczył jakby to i postawił stona. Czyli kikacie go z gildii, XP-cie go za to, że wam zniszczył tą skrzynkę. I że wam ukradł itemy, więc no, ja teraz jak będę mieć gildię z widzami, ona oczywiście będzie, będziemy dodawać wszystkich donatorów oczywiście do gildii i ktoś coś mi ukradnie, to automatycznie go wyrzucam z gildii, zawijamy go i jest tyle zabawy po nim. Powiększenie gildii, od teraz gildia się powiększa co 10 kratek, opłata, to jak wyjdziecie to się dowiecie. Jeszcze co będzie, można mieć kuboid max 100 na 100. Zwykły kuboid na początku jest 50 na 50 i powiększacie 110 kratek aż do 100, maksymalnie oczywiście wam mówię. Teraz każdy gracz może palić jakby designy drewniane, oczywiście całe drewno, wszystko może palić zapalniczką na terenie gildii. Także taka nowość, możecie nawet jakiegoś Steve'a tam podpalić zapalniczką, jak wam się nudzi. Także na przykład ktoś ma sobie tutaj postawić drewno, ja mogę przyjść i bez problemu mogę mu sfajczyć cały design, załóżmy, nie wiem, ktoś sobie tutaj wybudował celutką jakąś bazę, ja podchodzę mu i mu na przykład fajczyć, nie wiem, to jest na przykład wejście do pokoju, chce się dostać do skrzynek, podpalam cały, czekam aż się spali i takim sposobem mogę wszystko mu ukraść z jego gildii. Także dodaliśmy takie, żeby też nie było łatwo, takie coś kiedyś było na SKKF-ie, nie wiem czy jest to jeszcze gdzieś indziej, ale można palić, no to też kilka serwerów w sumie to miało. Myślę, że to jest spoko, jak to dodamy. Także tak, od teraz jak postawicie jako creepera, je można zdobyć na przykład z główki gracka, to oczywiście je można koblować na terenie gildii, wcześniej można było. Dodatkowo, każda gilda po założeniu ma jeden dzień takiej ochrony bez TNT, także nikt wam tutaj nie wysadzi, jak macie świeżą gildę, nikt nie może na niej wysadzać TNT. To też jest ważne, chyba w gildii to większość omówiłem, aha, okej. Nikt poza założycielem nie może stawiać na terenie gildii TNT, wagoników z TNT, czyli taki antygryf, czyli ty nie możesz sam swoje gildii wysadzić. A jak oczywiście opuścisz gildię, no to też nie będziesz mógł tego TNT stawiać, także teraz nie ma możliwości, żeby ktoś oprócz założyciela zgryfował gildię, także mi się to na pewno przyda do gildii z widzami, żebyście mi ciągle nie wysadzali moje gildii, bo to jest dosyć chamskie i tak samo nie okradali mojej gildii, bo to było naprawdę kijowe i nie chciałem mieć z wami tej gildii poprzedniej edycji, ale teraz myślę, że będzie spoko, bo ci co będą źli, to wyrzucimy ich, a sami dobrzy myślę zostaną. Okej, okay. To omówiliśmy, dalej lecimy. Śnieżne potwory, czyli takie bałwanki, tylko wiadomo, one są ulepszone i to dosyć ulepszone. Za chwilę wam pokażę. Na początku trzeba wpisać śnieżny. O, tutaj macie itemy, które wypadną. 5 dwójki, jakieś tam itemy, 5 koksów, 15 złotych jabłek i patrzę tutaj, zabij śnieżnego potwora, a wylosujesz 2 z poniższych. Czyli załóżmy, mogę wam wypaść, nie wiem, dwie głowy, na przykład 6-2 bloki, na przykład, nie wiem, hełm, albo załóżmy łuk z punchem. Kurde, to tutaj miałem jeszcze być punch, a to się później doda. I na przykład potion z X. Dwie rzeczy wam mogą wypaść, zawsze wypadają dwie po zabiciu tego bałwana. Także pamiętajcie, dwie rzeczy. I ogólnie jeszcze dużo nowości zostało do przedstawienia, także będzie ten odcinek chwilę miał. Ale naprawdę jest full nowości, dlatego do tytułu też dodam, że jest full nowości, bo jest naprawdę dużo nowości, okej. Okay. Także teraz pójdziemy sobie, wpiszemy sobie bałwan. I ja tutaj mam komendę admina, oczywiście wy ich nie będziecie mieć. Co jakiś czas na czacie jest pokazane, że spawnił się, o właśnie, widzicie, mi się akurat zespawnił, on się co 15 minut spawnuje w losowym miejscu na mapie i mi się zespawnił, także pójdziemy sobie do niego, bałwan TP, tepiemy się do przyjaciela naszego, on tutaj sobie stoi, o patrzcie jaki kochany, on ma 2000 HP, może teraz wezmę sobie kit Mega VIP i wam kity będą,
No dobra, nie wezmę sobie kita. Nawet ja nie mogę. A to mnie urządził. Czekajcie, weźmiemy sobie może eku, tak żeby wam przynajmniej to pokazać. Bo to nie będzie łatwe, polecam wchodzić w kilka osób na tego ziomka, albo w ogóle jak macie full itemów, to sobie na niego idźcie, bo inaczej to się może źle skończyć, a za chwilę wam pokażę czemu. Dobra, mam jakiś search protection 4, to nie wiem czy styknie, chyba mi się wydaje, że nie. Wezmę sobie jeszcze koksy i może złote jabłka. I idziemy się z nim pobić chwilę. Okej, mamy tutaj naszego przyjaciela, mam 5 wujka, mam. Dobra, wbijamy w niego. Dobra, bijemy go. Kurde, on jest mocny. No chodź tu. Kurde, on mi nawala. I set, patrzę, tutaj ogólnie też jest tak, że... Wybaczcie, jestem przeziębiony, bo policzamy. Polizaliśmy. Mówiłem, że nie jest łatwo z nim. No, ta witary przyjacielu. O, teraz nas nie będzie bić. Jest spokojny. Ja mu nawet nic nie wziąłem? Tak, jestem słaby? Okej, idziemy tutaj do niego. I nawalamy go. No, on teraz wpadł do wody, o kurde, dostałem to. Można polizać, także... także polecam... polecam się zabezpieczyć i iść najlepiej w kilka osób, bo może być przypał na niego. Czekajcie, weźmiemy sobie Istona. Ja go chyba nie zabiję całego. Albo najwyżej zabiję i zrobię cięcie czy coś. Dobra, nawalamy go. Okej, jemu HP schodzi, jak widzicie. 1000. Tylko on ma tego knoka. No, żałosny jest. Czekajcie. Mam pomysł, walniemy sobie zabezpieczenie. Takie antybałwanowe. Dobra, git. I teraz musimy go jakoś zabić. Wiecie co? Mam pomysł. Może ja to przyspieszę, albo się zobaczymy, jak ja go zabiję, bo... Jak będzie mieć mało HP, bo nie chcę takiego długiego odcinka. Także widzimy się, jak będzie mieć mało HP. Kurde, ciekawe ile sypnę tutaj. Widzimy się, jak będzie mieć mało HP, już będę go kończyć zabijać. Okej, także ja musiałem tutaj cheatować szybko. O kurde, sypnę. No nie. Ja musiałem tutaj sobie szybko... Nie. Ja musiałem tutaj szybko cheatować system i jakby przyspieszyć trochę to. I patrzcie, on ogólnie ma tak, że on ma poziomy wkurzenia. Są 4 poziomy wkurzenia i co 500 HP zmienia mu się kolorek. I tym jakby ma mniej HP, tym jest groźniejszy dla nas. Także teraz ma 80 i to już jest największe jakby wkurzenie jego. Patrzcie, co się teraz dzieje. On ogólnie może mi bardzo teraz już podrzuca i bardzo tak do góry i daje bardzo dużo HP i bardzo dużo damage'a, także nie jest to łatwy przeciwnik. No on mnie tak bije, że ja nawet nie mogę podejść. Wow, przyjacielu. On ma bardzo dużo tych złych efektów i nie jest go łatwo zabić, dlatego polecam z kolegami go bić. Kurde, on mnie tak fokusuje, że i Ender... Nie zbliżę! No zawala mnie ciągle ten idiota mały. Ziem. Dobra, nie. Tak to będzie, idziemy back. Bo ja tutaj się nie będę ośmieszać. Już go dobijemy na game modzie, wiecie? Bo nie będę przeciągać tego odcinka. Zawalimy go na GM-ie. I patrz, zabiliśmy. Siła bossa. Okej, odblokowaliśmy quest, dostaliśmy jakieś tam itemy. I ogólnie wypadły nam jeszcze itemy z tego bossa. Czyli wypadła nam... 5-2 chyba. I 2 pieniądze. No, czekajcie, co nam wyleciało w ogóle? No nie, wyleciały nam 2 itemy. To jest chyba 5 wujka na pewno. I tak mi się wydaje, że... 5 koksów chyba wyleciało? No nie, 2 itemy wyleciało, ale nie widziałem, jakie odblokowaliśmy questa. I dostaliśmy... Dostaliśmy na pewno 5 wujkę z niego. I jeszcze jakieś inne rzeczy, ale nie wiem jakie. Dobra, nieważne. Wiem, że jedna rzecz dostaliśmy z niego, a druga to nie wiem jaka, ale wiem, że też dostaliśmy. No z tych itemów, co wam pokazywałem wcześniej. Okej. Co dalej miałem pokazać? Chyba bony pokażemy. Także w tym celu trzeba by się wyposażyć w głowy. Główka. Kit głowy. Ten zestaw nie istnieje. Wiecie co? Może walniemy tak, że ja pójdę szybko po głowy i ten. Pójdę szybko po głowy i za chwilę tutaj przyjdę do was. Także jeszcze jedno szybkie cięcie. Okej, także tą kolejną nowością, o której wam mówiłem, jest zmiana rzeczy w główkach. Wpisujecie sobie główki gracka. Chyba główka była. Główka gracka. Okej. I tutaj macie drop itemów. To jest właśnie jedna z lepszych nowości, które mogą wam wypaść. I tutaj macie te mieczyki, bla bla bla. Knockback 3, jakieś koksy, nie koksy. Pieniądze, łuk lepszy. I tutaj okazuje się magia, bo są bony. Bony, czyli jakby takie dodatkowe efekty na miecz lub na łuk.
I tutaj widzicie, spowolnienie, osłabienie, siła, oślepienie, otrucie, serduszka. No i tu są jeszcze jakieś potki, jest Potion X. Może pierwsze wam pokażę Potion X. Macie potkę X, unikatowa potka, pijecie potkę i dostajecie speeda 5 minut, hasta 5 minut, siła na 3 minuty, regenerację 1 na 3 minuty, odnawianie zwykłe HP, czy tam odporność jakby na damage i zwykły ogień. Także tak wygląda potka unikatowa. Oczywiście to nie jest łatwe do zdobycia, ale to też będzie można w villagerów kupić na spawnie, tam za pieniądze. Więc tak wygląda potka właśnie unikatowa. Myślę, że spoko. I pokażę wam teraz już te bony. Bony na... może pierwsze wam pokażę bony na HP. Wygląda to tak, że... czekajcie, ja mam tutaj czystą kratę. I ogólnie długo to ten mi wylatywało i mam już ten bon tutaj. Bon na 2 serduszka dodatkowe. Taki bon możecie sobie na dowolną część jakby seta dodać. I możecie mieć bon na 1 HP albo na 2 dodatkowe. Ogólnie możecie mieć najwięcej 8 dodatkowych HP, no ale to graniczy już z cudem, żeby mieć takiego seta. Do każdego seta, do każdej części seta musielibyście dodać taki bon 2 HP, no a to jest dosyć ciężkie do zdobycia. No wciół ciężkie w sumie. No i macie taki bon, klikacie na niego shiftem i później klikacie na shift plus klik na item, na który chcecie to umieścić. Ja na przykład bym to chciał umieścić na spodnie. I teraz moje spodnie mają dodatkowe 2 HP. Moja karta ma dodatkowe 1 HP, więc mam w sumie 3 HP dodatkowe. Jakbyście mieli tak te 4 bony i dali do każdego na cały set, to byście mieli 8 dodatkowych HP. I one się odnawiają jako zwykłe HP i tutaj macie jeszcze 2 obok te takie zwykłe teraz koksa. Jak się healniamy, to będziemy mieć po prostu 6 HP. Uderz. Okej, teraz mój pomocnik uderzy mnie. Mój pomocnik mnie uderzy, patrzcie. I tu mi niby mija to HP. I ono się za chwilę odnowi tak jak zwykła serduszka. Po prostu jakbyście mieli więcej HP. Ono się odnowi jak zwykłe wasze HP. A jak to zdejmiecie? Czekajcie, jak mi się naduje, że wam tutaj pokażę. Jak mi się naduje, to mogę na przykład zdjąć spodnie i to mi zniknie. I będę mieć tylko 11 HP wtedy. A tak, to mam teraz 13, to się musi od nowa naładować, bo wiadomo, zdjęliśmy. Także tak to wygląda, to jest naprawdę kozak, bo na przykład to daje wam przewagę na przykład, że ktoś zje szybciej koksa i tak dalej, no to jest naprawdę fajne. I to nie jest tak, że to będzie mieć każdy, bo to jest trudne do zdobycia. Ale dla chcącego nic trudnego. Także to wam pokazam, naprawdę dla mnie to jest mega i to pewnie będzie tak jakby droższe jakby na serwerze niż takie jakby zwykłe itemy. Także naprawdę tego nikt jeszcze nie miał i to w sumie jest dla mnie... Przynajmniej, tak myślę, spoko. Ogólnie to jest plugin napisany przez mojego technika i to jest właśnie jego własność, także no. Tak to wygląda. Teraz wam pokażę te właśnie bonusy na mieczek. Mamy na przykład siła 2%, jakby przy biciu się, że nam wypadnie siła z jakimś hitem. Tutaj mam jeszcze oślepienie. Dobra, klikamy na to i teraz dodajemy do naszej 5 dwójki. Można też do 6 dwójki, jak to woli. Klikamy, mamy siłę i na przykład mamy 2 bony. Chcemy sobie jeszcze dodać otrucie 2%, to mamy w sumie 4%, że nam wyleci jakiś efekt. Tylko siła jest dla nas, a otrucie jest dla tego typa. Jakby te dodatnie efekty, czyli dodatnie siła dla nas, że dostaniemy siłę 1 na kilka sekund i ty na przykład możesz lizać, a otrucie on dostanie, na przykład jest jakaś 2% szans, że on dostanie właśnie to otrucie i na przykład też zliża, bo będzie mieć jakby wiecie, będzie mieć poizona 2 na kilka sekund. Także klikamy sobie na miecz. I teraz mamy taki miecz wykokszony. Więc teraz mój tutaj kolega będzie mi bić i pokażę wam. Czekajcie, ja mu tutaj dam. Albo czekajcie, mamy też będę jeszcze jakieś te. To jest siła 3. Może wiecie co, weźmiemy sobie tą siłę 3 i będzie lepiej. Teraz mamy siłę 3. Nie, siła 2. Nie można użyć już jakby ten. Nie można używać, jak macie to, jak macie jakby jakiś efekt już ten sam, to już nie dodawajcie tego, bo to wam jakby nie da. Nie można mieć na przykład, nie wiem, później poizona 10, co nie? Można maksymalnie to, na przykład zużyjecie jeden bon, na przykład na serduszko jeden, to później nie dodawajcie na przykład serduszka przed jakiegoś drugiego, żeby mieć 2, albo nie dodawajcie na przykład serduszka 2, żeby mieć 3 jakby na jednej części jaku, bo tak się nie da i wam to usunie. Także to jest ważne. I skillujemy się, chodź tutaj. Chodź tu. On mnie tutaj uderzy i pokażę wam. Chodź tu. Okej. Bij mnie tym mieczem. Dobra. I pokażemy jakby... Okej, on mnie tutaj bije, schodzą mi HP. I pokażemy jak ten. Aha, dobra. Musimy dodać tego bona. Okej, dodaliśmy. No, bij mnie. Okej, on mnie bije. Bij. Aż mi nie wejdzie poison. Aż poison nie wejdzie. Później wam pokażę to...
na siłce. Coś nie wiem, czy on wejdzie, czy nie wejdzie. Też, żeby to nie było jakoś długo, ale powinien wejść w końcu. Ciekawe, aha, bo mnie nie będzie widać, czy jemu, jak jemu siła weszła, czy nie. Ale Poison powinien wejść niedługo na nas. Chyba, tak mi się wydaje. Czy nie? Nie, powinien wejść. Albo czekaj, albo może bym go też bił z tego miecza na siłę, to może jak mi wejdzie siła, to wam pokażę. To też, ja też go będę bić. A mogę? GM off i się bijemy. No, GM off i się bijemy, goda mam. God. Dobra, wyłącz tego goda. Vanish. Vanish. No wyłącz to. Czekajcie, poczekam, bo ja musi walka minąć. I pokażę wam jakby, że mi ta siła wejdzie. O dobra, bijemy się. O, patrz, i dostałem siłę. Dostałem przyrost siły i dostałem siłę tam na kilka sekund, co nie napisało mi tutaj jakby na czacie, że dostałem siłę. Już git. Dobra, tyle jakby z tego. Także macie pokazane i te bony, te bałwany. Czekajcie, mam tutaj listę. Co dalej? I tak jakby jak wejdzie poison, to tak samo będzie pisać, że wszedł na niego poison, co nie? Mi teraz pisał, że weszła siła. I to zawsze jakiś tam procent jest, że jakiś tam efekt wam wejdzie. Czekaj, teraz wejdziemy sobie na spawna i pokażę wam dalej te rzeczy. Tylko wejdę sobie tutaj jeszcze, co mam z nowości jakby napisanych. I czekajcie. Okej, okay, questy. Questy wam pokażę. Questy. Okej, okay, questy tak wyglądają. Osiągnięcia to mamy jakby odblokowane, że zabiliśmy bossa, mamy potęga. I za każde co zawsze jest jakaś nagroda. Także opłaca się wypełniać te osiągnięcia. Questy są w sumie spoko rzeczą. Co dalej? To, Poton X, magazyny, bony, statystyki, bałwany, quest, powiększenie, lockblock, event. Aha, jak jest turbo drop teraz, to jest to poprawione, że jak ktoś wyjdzie, to będzie mieć jakby nadal to turbo. Nie będzie tak, że jak na przykład dodaliśmy to, że ci co nowi gracze wejdą, to że nie będą jakby tego mieli, że cały czas to trzeba pisać. Jakby turbo drop został poprawiony, drop wam mogę jeszcze pokazać ze strona. Tak to wygląda i tutaj jak jest ten event, to właśnie jest pokazana to, ta gwiazdeczka jakby się świeci i wtedy jest git, jest wtedy item na gildę, to wam pokazuję. Jeżeli możecie, to zalajkujcie fanpage na Facebooku, tam też będą konkursy na VIP-a, także macie go w opisie. Start jest w tą środę o godzinie 18, tak jak już mówiłem, więc live, co do live'a, może on się odbyć, ale nie musi, bo jak będą jakieś problemy czy coś, a mogą być, gdyby się coś stało, to właśnie wtedy mnie nie będzie i jakby nie chcę wam być soważy live, ale jeżeli nie będzie i będzie wszystko git, to live tak samo będzie, wtedy was powiadomi na fanpage'u, na czacie i może gdzieś tam jeszcze, także chyba w sumie większość rzeczy pokazałem. Także jest naprawdę ogrom nowości, bałwany, lockbloki, bony, co jeszcze? Te gildy, takie te wszystkie rzeczy w tych gildach jest poprawiane i pododawane. Jakieś tam jeszcze inne te poprawki, także myślę, że edycja będzie spoko. Także czekam na was w tą środę o godzinie 18. I mam nadzieję, że się widzimy. Będzie gilda dla donatorów na live'ach, będziemy sobie dodawać ludzi. Myślę, że będzie naprawdę spoko, także... Aha, to ja jeszcze te villagery może wam przelecę, ale to w sumie nic jakoś się tak specjalnie zmieniło, może coś damy, może jakieś bony drogo, czy coś dodamy. Tak wygląda jeszcze spawn, szybko wam przelecę tutaj główka. Patrzcie, co jest w ogóle pisze. Głowa naszego władcy, bić pokłony. Domki, jakieś domki, spawn jest spoko, tutaj są itemy na gildę, jakieś tam inne rzeczy, enchant, kowadła. Także środa 18, czekam na was, jakieś IP, IPTS-a, item shop, wszystko macie w opisie, także zaglądajcie do opisu, łącznie z tym tekstem, co mam go dzisiaj, wszystko znajdziecie w opisie, także trzymajcie się i czekam na was na serwerze tą środę o godzinie 18. A i żadnej paczki nie musicie mieć, non premium 172 do 1.8, YouTube już powiedziałem, od jest na początku, także trzymajcie się, żółwik, siema!